stylu gry, bo też drużyny jak na razie grają podobnie, choć mam wrażenie, że odwrotne role tutaj mieliśmy na koniec dwóch partii. Dwie partie temu Rasmus Stjerne postanowił się zabawić w Davida Mardocha i wielokrotne wybicie na koniec nam zaprezentować, a w poprzedniej David Mardoch chwilę pooglądał kamień, który wystawał i który przypuszczałem, że może zabrać się za wybicie i jednak postanowił na zaprezentować bardzo precyzyjny dojazd. To było mniej prawdopodobne zawsze rozwiązanie wybierane przez Mardocha, choć tutaj ono było na pewno lepsze, dlatego że tam był drugi kamień duński, gdyby wybił i nie pozostawił swojego, oddałby partię David Mardoch, także tu raczej nie wcielanie się w przeciwnikach, tylko rozsądek przesądził o tym, że tak właśnie zagrywa. No ma David Mardoch ogromne doświadczenie, jego już na pewno nie ponoszą emocje i wybiera zagranie, które jest dla niego najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze, a nie najefektowniejsze, tak jak Rasmus Stjerne. Teraz trochę bardziej ostrożnie zaczęli zawodnicy duńscy, głęboko wstawiony kamień w pole punktowe. No ale tutaj przypuszczam, że będzie on kusił Szkotów. Przez chwilę się zastanawiał, czy nie dostawić tam swojego kamienia, nie wybijać. Mardoch ostatecznie jednak kolejny kamień powędruje na środkową linię. Kamień wstawiany za strażnika. No nie, wyszedł strażnik z tego wszystkiego. No jeszcze bardziej defensywnie, ofensywnie, przepraszam bardzo. Myślę o przejęciu partii. Tak, ewidentnie. Szkoci. No to jest partia przedostatnia, tak, dziewiąta. No warto przejąć tutaj, bo przystanie 3-3, mieliby 4-3, zapewne... staraliby się też przejąć partię dziesiątą. A Duńczycy mają inną koncepcję, nastawiać kamieni, zdobyć tutaj sporo punktów i widzimy, póki można w pole punktowe. Widzieliśmy, że umieją nastawiać kamieni. Tak. Tylko teraz koncepcja jest troszkę inna. Nie gramy o miejsce za środkowym strażnikiem, tylko kamienie duńskie na bok, a potem próba dobrania się do tej środkowej linii, którą stawiają rywale. To też jakieś nowatorskie rozwiązania nam tutaj Duńczycy pokazują, bo ustawianie kamieni z boku, owszem, bardzo korzystne, ale dlaczego nie chcą ich zasłaniać strażnikiem? Widzieli przecież, że Szkoci potrafią wybijać wielokrotnie i nawet jeśli jest metr, dwa między tymi kamieniami, no to dają sobie radę z takim układem Szkoci. A Szkoci postanowili już nie lekceważyć kamieni przeciwnika. Będzie wybicie z próbą odtoczenia się na środku. Ale Duńczycy założyli być może słusznie, że wystarczy im tutaj za dwa punkty i czyste pole gry. Czyli jeśli tutaj wybije pojedynczo przeciwnik, to... A jest pojedyncze wybicie, to starać się... O właśnie. Gdzieś tutaj podmieniać kamienie, tylko zajmą teraz pewnie, spróbują podobnie zakręcać miejsce za strażnikami i mieć dwa kamienie w polu. Ale to znowuż wciągnęłoby grę na tą środkową część. Tam, gdzie chcą grać Szkoci. Wystarczająco konsekwentny jest tu Rasmus Stjerne w tym, co robi. A państwo podali dobrą odpowiedź w międzyczasie w światowym rankingu curlingowym, oprócz Kanadyjczyków, którzy tam występują w ilościach hurtowych. Są dwie ekipy ze Szwajcarii. One są najwyżej sklasyfikowane. Paradoksalnie ten najmłodszy z grona Szwajcarów jest najwyżej, bo to drużyna Petera de Cruza jest tak wysoko. Tam gra Benoit Schwartz, którego tutaj mamy w roli rezerwowego na turnieju w Wiktorii. I to gra na pozycji czwartej, więc jest kluczowym zawodnikiem. A drugim Szwajcarem, który jest w czołowej 15, Peter de Cruz na miejscu 10, na 14 Sven Michel, którego tutaj oglądamy w Mistrzostwach Świata. A jedynym wyżej sklasyfikowanym Europejczykiem, no to jest to, o czym Marianna mówiła, Rasmus został pobity własną bronią.
A teraz będzie czyścił, czyli koncepcja jest taka Rasmusa w tej chwili pewnie już, żeby przenosić prawo do ostatniego zagrania na następną partię, skoro mu tutaj Szkoci popsuli jego grę, to on teraz pewnie będzie czyścił strażnika, żeby było jak najmniej kamieni w grze. Najwyżej z Europejczyków jest Niklas Edin, po tym ostatnim zwycięstwie awansował na piąte miejsce. I powiedzmy, że ten ranking mierzy się zarobionymi na lodzie pieniędzmi. Drużyna Niklasa Edina ma w tej chwili na koncie 55 tysięcy dolarów kanadyjskich, a 25 zainkasowała w zeszłym tygodniu za zwycięstwo w turnieju w Wiktorii. Tak, stąd ten awans o 5 pozycji od razu, bo to był bardzo wysoko notowany turniej. Prowadzi Kevin Cui, to nie jest przypadkowe nazwisko, pamiętają Państwo go niedawno z występu w Mistrzostwach Świata. Na drugim miejscu Mike McEwen, na trzecim Jeff Stoughton, na czwartym Kevin Martin i dopiero za Niklasem Edinem jest Brett Jacobs, czyli reprezentacja Kanady, którą tutaj oglądamy. A dalej Glenn Howard, Brad Gyushu, Jim Cotter, Steve Laycock, John Epping, Brent Pierce i Jamie King. Nie wszystkie nazwiska Państwu pewnie coś mówią, dlatego że części tych Kanadyjczyków nie oglądaliśmy i nie obejrzymy na arenie międzynarodowej, bo tam jest olbrzymia rywalizacja wewnętrzna i naprawdę tylko pojedyncze ekipy zagrywają swoje kamienie w Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Dużo łatwiej dostać się do reprezentacji Japonii, chociaż tego pana też jakąś chwilę nie oglądaliśmy. 5-5, partia 8 rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Japonią. Yusuke Morozumi, bo to on jest skipem reprezentacji japońskiej. I trudne zadanie przed nim. Odsunął kamień, ale jego własny zagrywany chyba zajechał troszkę za daleko. Tylko jeden punkt. Jeden punkt wędruje na konto ekipy japońskiej. No można to było zrobić lepiej. Ale i tak prowadzenie z ekipą ze Stanów Zjednoczonych to na pewno duże zaskoczenie. Japończyków nikt tutaj nie ustawiał w gronie faworytów. A w międzyczasie Duńczycy poradzili się z kamieniami, które stały przed domem. I teraz będą usuwali kolejne. No, gramy o zabezpieczenie pustego domu. Trochę nam uprościła się tu rywalizacja. Musimy pochwalić Duńczyków, że są elastyczni w swojej taktyce. Nie wyszedł ten pierwszy plan grania po boku toru, więc teraz postanowili jednak chyba zerować tą partię i czyścić sytuację. Ale bardzo nieszczęśliwie tak. Fredriksen niechcący wbił kamień szkocki do domu. No co? Ewidentnie utrudni zerowanie tej partii, bo za chwilę po drugiej stronie domu David Murdoch wstawi kamień na białe pole punktowe. No i z najbardziej prawdopodobnego wyniku 0-0, teraz najbardziej prawdopodobnym wynikiem staje się 1-0 dla drużyny duńskiej. No bo nie zbudują tutaj przewagi przed polem punktowym Szkoci już takiej, by utrudnić ostatnie zagranie jakoś szczególnie przeciwnikowi, ale mogą po prostu stawiać kamień po drugiej stronie, by nie było możliwości podwójnego wybicia. Zawsze oczywiście gdzieś tam jakiś błąd można popełnić jeszcze, więc to, że jest w tej chwili takie rozwiązanie najbardziej prawdopodobne, to jeszcze nie znaczy, że po tych czterech kamieniach właśnie tak będzie. Ja się będę upierać, że to niekonwencjonalne rozwiązanie początku partii zdecydowało o tym, że nie mają tutaj przewagi Duńczycy. Bo tak naprawdę zmarnował cztery pierwsze kamienie Rasmus Stierny. Ja tutaj mam... Mi się wydaje, że to było takie otwarcie na dalszych stronach podręczników kanadyjskich. Takie widziałem sugestie, żeby w ten sposób otwierać partię w sytuacji, w której jednak bardzo prawdopodobne jest zerowanie. Myślę, że to była taka defensywna taktyka od początku, żeby tu grać na 0-0. No, pech tak naprawdę przy zagraniu Fredriksena tutaj spowodował, że będą grali o dwa punkty Duńczycy, no bo zapewne w tej chwili przyklejenie żółtego kamienia do czerwonego jest najrozsądniejszym rozwiązaniem dla ekipy duńskiej. Już tylko dwie próby. Jeśli uda się własny żółty kamień skleić z czerwonym idealnie, no to może nawet David Murdoch mieć kłopoty z rozklejeniem tego układu.
nie jest idealne. Niepotrzebnie szczotkowali. Powinni byli zostawić ten kamień Duńczycy, on by sam dojechał do czerwonego i nie odbiłby go, w związku z tym byłby dużo lepiej przyklejony, a tak David Murdoch zrobi to, co lubi, czyli usunie żółty, nie poruszając czerwonego, tak przypuszczamy. Jest jeszcze oczywiście drugie rozwiązanie sytuacji, uderzyć bliżej środka, tak żeby zakrywane została, te dwa z tyłu wyjechały, to też jest możliwe. Dla szkotów ważne, żeby dwa zostały. Dwa zostały. I tak właśnie zagrał. Cóż, pozostaje Duńczykom wjazd po jeden punkt, tylko jaką metodą, czy po prostu szukać środka pola, czy też dojeżdżać, wykorzystywać ten czerwony kamień, dojeżdżać do niego albo wybijać. Wybicie proponuje Johnny Fredriksen. Teraz pytanie o rotację. Jaką byś wybrał? Zewnętrzną. Zdecydowanie bardziej kontroluje się kamień, który grany jest od zewnątrz do środka, dlatego że kamienie odjeżdżające od linii centralnej mają tendencję do uciekania, do skręcania trochę bardziej. No i tak też ustawił szczotkę Fredriksena. Pewnie pytanie było wywołane tym, że David Murdoch grał odwrotnie. David Murdoch grał z rotacją wewnętrzną. No, ale to jest taki zawodnik, który zawsze trafia w szczotkę i nie ma problemu z dobrymi zagraniami. Ostatni kamień dziewiątej partii. Jeśli trafi dobrze, podmieni Rasmus Stierne, będzie miał jeden punkt i będzie prowadził. Oj, ale za szeroko zagrany ten kamień, on wyjedzie poza pole punktowe. Fatalny błąd Duńczyka. Partia, która nam się tutaj układała na obie strony, kończy się jednak dość niespodziewanie dla nas zwycięstwem za jeden punkt ekipy szkockiej. I to teraz Szkoci wychodzą na prowadzenie po partii 9-4-3. Na pocieszenie Duńczykom można tylko powiedzieć, że oni będą kończyć ostatnią partię.